Będzie bardzo dziwne. Zaraz się przyzwyczaisz. Dobra. Powiedz, która jest godzina? 6:05. Znaczy walczymy z ptakami o te okno. Bo te ptaki nam ciągle... Jak to? Srą? Tak, srą na okna. Srą. Tak. I ja tylko o moje okna i ptaki znowu za swoje. Czyli nie polecasz takich okien? Ogólnie nie polecam takich ptaków. Okna mogą być, tylko wiesz, ptaki są niewychowane. Ładne to osiedle, nie? Bardzo fajnie. Twoja Ośka. Ośka? Ośka. Dużo się dowiem dzisiaj chyba, wiesz? Gdy tylko zobaczyłem Irynę po raz pierwszy na Instagramie, wiedziałem, że zrobi furorę. Nagrałem ten materiał, żeby przybliżyć Wam jej postać, która myślę, że dla wielu może być inspiracją i pokazać też, że jeżeli ma się plan na siebie i jest się spójnym z samym sobą, to można zrobić naprawdę dużo rzeczy. Uważam, że ten materiał powinien obejrzeć każdy, kto chce pracować nie tylko jako fizjoterapeuta, ale też trener, masażysta, dietetyk. Miłego oglądania. Rzeszów wiemy, że nie jest takim małym miastem. No ja nie wiem, co dla Was, wiesz, dla Warszawy to jest małe miasto. Dla mnie to jest akurat takie okej miasto. A zazwyczaj takie te większe miasta mnie strasznie straszyły. Czułam się tam, o Boże, w ogóle połączki do ludzi, jakie duże domy, a teraz jakoś tak nawet spoko. Z Warszawy to w ogóle ja w styczniu, jak przyjechałam do Natalii, to był pierwszy moduł z NIT-u, to ja przyjechałam i ja po prostu się rozpłakałam, bo ja nie mogłam znaleźć metro. I z tego wszystkiego zamówiłam sobie Bolta i on ani po polsku, ani po angielsku i on mnie nie może znaleźć. Ze stresu przyjechałam do Natalii i się rozpłakałam, że ja już chcę do domu. Powiedz mi, nie lubiłaś dojazdów do domówek? Nie, domówki lubiłam. No wiesz, że pracowałam w tym domu spokojnej starości, nie? Pamiętam pierwszy dzień, to też się rozpłakałam, bo tam w ogóle byli takie ciężkie przypadki, takich, których ja, wiesz co, na studiach nigdy nie widziałam. A ja po prostu nie mogłam stąd odejść, bo tak nie mogłam od tych pacjentów w ogóle. Bardzo szybko się przyzwyczajam. Dlaczego się tak przyzwyczajasz do ludzi? No bo ludzie są fajni. No i prosta odpowiedź. Ludzie, którzy wokół mnie są fajni. Jak zmieniłaś tą pracę, chciałem zapytać, z tych domówek? Nawet zaczęłam ze swoją terapeutką na ten temat rozmawiać, że już czuję się dojechana. I ja tak zwlekałam, dopóki po prostu już nie poczułam się naprawdę tak kiepsko. Cały czas chorowałam. No bo przyjechałam na ten pierwszy moduł z NIT-u i w ogóle kaszlałam cały czas. Miałam katar i ja nie mogę w ogóle z tego wygrzebać się. I nie wiem, jakoś po terapii z Patrykiem. Serio, jakoś... On jest wiedźmą. On jest wiedźmą. Nie wiem, nie pytam, tam akurat nic nie było o mojej pracy. No po prostu, ja naprawdę potem przyjechałam od razu z urzędu powiedzenie, że czuję po prostu, no, ja dalej tak nie pociągnę i mimo tego, że chcę, ale nie mogę. Czyli wróciłaś, podsumowując, do swojego po prostu gabinetu? Tylko do swojego. Także to i tak w sumie drugi rok dopiero jak prowadzę swoją działalność, swój gabinet. Nasza tabliczka. Nie mam czasu napisać Natalii, żeby ona mi zrobiła normalny projekt, wiesz, tego. U niej pisze? A, u niej nie pisze. Czekaj, tam nie wiem, czy nie mam sypu. Bo ja tak z pracy po prostu wychudzę. I potem bym zwalnie pogadał. A, dobra. Ile masz dzisiaj pacjentów? Miałam być 4, mam 3. I coś jeszcze dzisiaj zawodowego robisz? Nie. Prowadzę zajęcia i też może, ale nie wiem, czy coś instalujcie. Rzuć, będzie fajnie. Tak, ale nie wiem co, bo jak daję za dużo jakichś treści, trochę te, które trzeba, wiesz, poczytać ludziom, pokminić, to zawsze jest statystyka tak. Pada i muszę czymś to skompensować. Że będę kompensować tobą. Ostatnio klientka zostawiła napiwki tylko przez to, że ja jej wtraciłam, po prostu jak ona sobie instagla jej humor podnoszę, rozumiesz? No, to było bardzo miłe, moim zdaniem. No i ludzie lubią patrzeć, jak ja tańczę. Pacjentki nie mogą do nas trafić, nie za pierwszym razem. Nie ma ani tabliczki, nic nie ma.
A to jest przecież istotne, żeby pacjent trafił. Chciałabym się zorganizować, żeby to zrobić, po prostu. Jakby to ktoś to zrobił za mnie, byłoby fajne. Ale to już tak naprawdę jedynie co ja muszę to napisać do Natalii, poprosić, żeby ona mi zrobiła projekt, wysłać tam, gdzie mnie to wydrukują i będzie tyle. I właśnie, to jest dobra okazja, żeby zrobić to teraz. Przestało, że Natalia robi dla mnie rzeczy, bo to jest moja koleżanka. To jest moja bardzo, bardzo, bardzo moja bliska osoba. Bardzo, bardzo. Mam psychoterapeuta. I współpracujemy z nią i ona do mnie wysyła, jak na przykład pacjenci mają ataki paniki, jakieś stany lękowe i Boże, po prostu to z fizjoterapią, to tak się łączy idealnie. Nigdy nie myślałam, że moja praca będzie tak wyglądać. Co metody pracy pytam? Teraz, odkąd ukończyłam już całego NIT-a, to w większości NIT-em. Dla nich to zawsze jest taki magic. Jak nie, tam masz jakieś miejsce, nie działa, a tam dotyka, o Boże, i ona zaczyna działać. Po prostu to jest takie, na początku to było tak, że ona jest w szoku, ja jestem w szoku. I mówię, nie, papa, nawet zajebiście to wyszło. No teraz to już tak, że tylko pacjentka w szoku, ale jak ty to zrobiłaś, nie? Ja nic nie zrobiłam, sama zrobiłam, przecież to są twoje palce, jakby twoje blizna. I zrobię pacjentka. Iryna, jesteś po pierwszej pacjentce. To jest akurat pacjentka, która u mnie skończyła terapię. Bardzo fajna dla mnie kobieta, mega. Także dostała jakieś takie pewne nastawienie i dodam. Fajnie tak się pracuje, naprawdę dobrze. Pracuję w ginekologii i na przykład jak do mnie kobieta przychodzi po porodzie, to ja mam też pewien swój taki własny protokół, który muszę sprawdzić. Jeżeli na przykład to jest osoba, która chce kontynuować terapię i po prostu mam tam jakieś problemy, to wtedy na pewno będę musiała wyjść na przykład z mednerczy, z nerwu błędnego, zobaczyć co no tu i teraz, jaką ma z regeneracją. A jak to jest taka po prostu profilaktyka, to tak badam taki basic, postawę z protokół z MTG, ewentualnie blizny, jakieś zalecenia, co ma z tą blizną robić, znamiennice, ćwiczenia, ogólnie ćwiczeń dużo zadaję, bo lubię jak nie będę ćwiczą. Jak zbieracie grupy? Zazwyczaj przez Instagram, nasz warsztat z Dagmarą. Zapraszam. Ciebie nie, no bo nie będziesz w ciąży. Przygotowanie do porodu naturalnego. To wtedy zazwyczaj pacjentkom też mówimy, bo też jest dużo pacjentek takich, które w ogóle do tego porodu nie gotowe tylko wiesz, z kwestii takiej ciała, tylko po prostu z psychiki. Bo w ogóle nie wiedzą nic o porodzie, jak to wygląda, dużo jest takiego lęku, niepewności. O, Dagmara przyszła. Ja bardzo lubię sam fakt, że ktoś tam obok mnie jest. Po prostu mi jest tak od razu, o, to jest fajne, jest takie wsparcie psychiczne. Jak twoim zdaniem otoczenie wpływa na człowieka? A na mnie to albo wpływa tak, że po prostu ja mogę robić wtedy więcej, jeszcze lepiej, mam więcej pomysłów, albo to ja po prostu nic się nie chce i ty cały czas płaczesz. No to akurat moja historia. No i jak ogólnie to otoczenie się zmieniło, pamiętam ten nasz skład trenerski, bo że to w ogóle była taka ulga, normalnie się można wysypiać, w ogóle mniej chorujesz. Nawet mam taką pacjentkę, która teraz do mnie, ona się zgłosiła. Jej taki podstawowy problem to ból kręgosłupa. Ja do mnie też skierowała psychoterapeutkę. Tam na wizycie od razu wyszła praca, nie? Że tam akurat wyszło z pracy. Ona teraz sobie wzięła 4 właśnie ze względu na ten ból kręgosłupa. Tydzień czasu, po prostu ją już nic nie boli, bo ona nie ma tego otoczenia, bo ona nie spotyka się z tymi ludźmi, z tym toksycznym takim wiesz, środowiskiem, inny tryb życia. Wtedy od razu człowiek się czuje dobrze. Skąd brać pacjentów? Ale akurat w tym już Neuroklub powiedział, no po prostu bierzesz, robisz Instagram, o tym mówisz, co robisz, po prostu jesteś sobie, jakim jesteś i ludzie przechodzą. I ludzie faktycznie przechodzą. Nawet niekoniecznie, że musisz cały czas mówić o tym, że jesteś fizjoterapeutem i że robisz i pracujesz tak. Ludzie często po prostu przechodzą, bo jesteś fajnym człowiekiem. Bo na początku to były w większości pacjentki z Insta. No, i dalej jest ich bardzo dużo. I co, jak ciężko było, wiesz, finalnie tę decyzję podjąć, żeby przejść na swoje? Tutaj? Na swoje? To, że ja chcę prowadzić swoją prywatną praktykę i chcę mieć naprawdę swoje, to we mnie się działo bardzo długi czas. Po prostu wiedziałam, że po prostu ja nie mam podstawy finansowej, żeby to założyć. Pandemia, zamknął się klub, sobie mogłam sobie na spokojnie to wszystko przemyśleć. Trafiła się mi praca w zawodzie, dobrze płatna, super, fajnie. Potem był Neuroklub, gdzie tylko napędzali akurat te prywatne praktyki, że no dawaj, próbujcie, na pewno.
pewno dacie radę. Ogólnie dużo tam takich rzeczy fajnych było mówionych. Ja już nawet wszystkich nie pamiętam, ale po prostu za każdym razem, jak słyszałam, ktoś tam coś mówi takiego, no przecież no naprawdę możesz spróbować. Taki wiarę w siebie strasznie każdy tam dawał. No i po prostu za każdym razem, jak mi trafi się jakaś okazja, że jak ktoś po prostu skądś do mnie mówi, że prawdopodobnie musisz tam być, to po prostu ja tam idę. Na przykład, tutaj w pandemii mogłam powiedzieć, że nie, no ja no nie mogę pójść dalej na pracę w swoim zawodzie, bo nic nie umiem, nie potrafię, dużo stresu, a tą pracę już znam, jakoś będzie, nie? Tak samo na przykład z neuroklubem, nie? To w ogóle kto wiedział, co to jest? No, po prostu poczułam, że to akurat prawdopodobnie dobre miejsce. Pandemia dla mnie była fajnym momentem w takim sensie, że się rozwinęłam, ale finansowo no to był strasznie ciężki czas, bo w ogóle obniżyli stawki nam w pracy. To na ten moment myślę, kurde, Irena, serio, to chcesz wydać kasy w ogóle na swoje urodziny, na coś, co w ogóle nie wiesz, co to jest? Ale po prostu nie poczułam, że no tak. I po prostu zrobiłam to. No tak za każdym razem. Po prostu jakby mniej myśleć, a więcej czuć i wtedy po prostu robisz to, co czujesz. Jaki byś chciała, żeby ten film nosił tytuł? Trzeba chyba się troszkę dłużej zastanowić. Iryna i jej pszczoły. Czemu? Wracając do terapii w styczniu, Patryk zapytał, bo mam tutaj tatuaż, nie? Taki, który mi, ogólnie to jest taki mój tatuaż, który mnie bardzo mocno, dla mnie z Ukrainą łączyma. I tutaj akurat między tymi kwiatuszkami ja chciałam pszczółek. I Patryk zapytał, a co to za pszczoły? Ja tak, no po prostu pszczoły, nie? No bo masz pole, masz kwiaty, muszą być pszczoły. Bo często jest tak, że na przykład jak ty sobie coś nie wypowiesz albo nie napiszesz, to ja po prostu mam takie wrażenie, że czasem czuję, że mi te jakby takie pszczółki wszystkie naraz tak... A kiedy sobie po prostu jakby osobno opisuję jakby każdą pszczołę, biorę po prostu, z każdą rozmawiam, o co jej chodzi, to wtedy automatycznie każda po prostu się wypowiada po kolei, a nie wszystkie naraz. I akurat to są moje pszczoły. Gdzie idziemy? Wieść. Właśnie nie wiem, ty wiesz, gdzie idziemy, bo ja nie wiem. Ciebie ja sobie idę, to ty z tego nagrywasz. No śmieszne to jest. Okay. Taki swój gość idzie za mną. Co tam z tą twoją pacjentką? Jak tutaj pracowałaś? Obiema. W nocy takie miała ataki paniki, czyli ją to budziło. Gdzieś tam podświadomość cały czas jej, nie? Tak chodziła, że coś jej nie gra. No i znalazłyśmy, co jej nie gra. To jest dla mnie tak jak... Ja tak na przykład teraz sobie oglądam te wszystkie obrazy i po prostu u każdego ten obraz jest inny. To po prostu to, co wychodzi z ciała, to się łączy w taki jeden obraz, który opowiada o czymś. Jakby z niej ten terapii jest, ma więcej kolorów. Gdzie bez niej to było takie, też było okej. Okay. To było po prostu, ona taka była jakby takimi kałeczkami, ale nie było takie już spójne. Iryna, powiedz mi, są ludzie, którzy też pracują nitem i tak ciężko się w tym odnajdują. A są tacy? I ty też chyba miałaś trudności jakieś na początku, zresztą dalej pewnie masz. O, nie, na odwrót, na początku to było, wiesz, tak po prostu fajnie, że dopiero potem tak trochę ci na dół. A potem znowu, wow, to jest super, a potem znowu. Kluczem to po prostu jest to, żeby cały czas to moim zdaniem próbować, bo na początku podejść do tego, że błędy i tak będą. I na pewno wszystkiego nie dasz rady, bo umówmy się, tam było dużo na tym kursie, Patryk, dużo. Ja po prostu tak mam. Jak ja skończę kurs, to ja następnego dnia ja już zaczynam robić tą metodę. Wychodzi, nie wychodzi, po prostu robię. No bo inaczej jak ty się nauczysz? Staram się nie bać. Znowu pytanie, skąd ogólnie człowiek ma ten strach do robienia na przykład tych rzeczy, których się nauczyłeś? Albo prawdopodobnie coś tobie się wydaje, że czegoś nie zrozumiałeś. To musisz zastanowić, czego nie rozumie, żeby zapytać i żeby jednak zrozumieć, o co chodzi. Wtedy strachu nie ma. Ja też tak trochę łażę za tobą i nagrywam ten twój dzień, bo widzę, że ludzie jakby nie doceniają tej wartości, jaką jest codzienność, nie? Tak. Wiesz, są mocno sfokusowani na przyszłości, przez co nie kumają, że to ta codzienność, to te 24 godziny, które są teraz do wykorzystania,
one są jakby najistotniejsze, tak? Bo one się mnożą razy 365 dni w roku. I rób jedną rzecz przez 365 dni w roku i możesz być w totalnie innym punkcie. Nie ma złotej rady na prowadzenie, wiesz, Instagrama, żeby robić to dobrze. Musisz to robić przez 365 dni w roku, codziennie. Ja robię to codziennie. Bo to nie chodzi o to, żeby dzisiaj zrobić idealnie, tylko no, żeby przez te 365 dni zrobić, no albo nie wiem, przez 180 chociaż, nie? Tak. Szkoda, że mnie nagrywałeś, a nie siebie teraz. Bardzo mądrze mówisz. Ale było słychać mój głos i twoją twarz. Dzisiaj jestem zadowolona z dzisiejszego dnia. Wysłuchałam się, wygadałam się. Ale posłuchaj, jest dopiero, nie wiem, 13 z hakiem. No nie. Mikrofon wyłączony. Po co tu przyjechaliśmy do tej galerii? Bo mamy złe maty. Ciulowe wcześniej Ciulowe. Powiedziałeś, ale mikrofon był Ciulowe wyłączony. Maty mamy. A powiedz mi w ogóle tak organizacyjnie, ile ty na przykład płacisz za taki gabinet? Za ten płacę 1350 miesięcznie. A ile kosztuje ciebie wizyta? Jak zaczęłam w ogóle pracować tak jeden na jeden, to miałam 90 zł. Po tym, co zaczęło do mnie docierać, to chyba nie wiem, czy to, no dobra, dałem 120. Potem było dość dużo ludzi i też nie chciałam, żeby wizyty były rozpisane tam nie wiadomo na ile do przodu, bo to wtedy też tak za bardzo nie gra, tylko zwiększyłam cenę, żeby było i dla mnie dobrze i żeby trafiali do mnie te ludzie, które są moje. A poza tym też zawsze mam możliwość wykupienia większej ilości wizyt i wtedy to jest taniej. A jak sobie poukładałaś w głowie kwestię, wiesz, wycenienia swojej usługi? Na terapii. Moim zdaniem ja bym w ogóle nie dźwignęłam tej terapii swojej, znaczy w pracy, jakby nie terapia moja. No to po prostu siadłyśmy, zobaczyłyśmy jakby ten czas, nowe inwestycje w szkolenia, w gabinet i tak dalej. I wyszło, co wyszło. Że no niestety to musi być lepsza cena, większa trochę. A czemu ludzie nie chodzą na terapię? Rozmieniałam też ostatnio na tym, z mężem. Bo on mnie napisał, że bo ludzie nie chcą być szczerzy ze sobą. No a co ja mu odpowiedziałam, że tam coś tam nie, bo coś tam mu odpowiedziałam, że niby nie. Ale potem zaczęłyśmy sobie rozkminiać, że jednak tak, bo lubimy sami siebie oszukiwać. Bo wiesz, jak sam siebie oszukiwasz i wiesz, że problem twojego życia jest po prostu w tobie, bo sam sobie układasz to życie. I kiedy ty się spotykasz na tym w terapii, no to może być nie do końca przyjemne. Ale wtedy chociażby wiesz, co masz z tym zrobić, a nie każdy potrafi zrozumieć, że wiesz co, no to jakie jest twoje życie, to jesteś ty, po prostu. Każdy fizjoterapeuta, moim skromnym zdaniem, musi chodzić na psychoterapię, bo pracując z ciałem innego człowieka, nie mając poukładanej swojej psychiki, no dobra, krzywdę może aż taką fizyczną nie, ale można naprawdę dość dużo zaburzyć w ciele innego człowieka. Chcę cię zapytać, czy uważasz się, że jakby jesteś sobą? No wiesz, szkoda żyć i udawać kogoś innego i potem automatycznie nie żyć samego siebie. No naprawdę to jest, kurde, szkoda. Kiedy poznałam Dimę i jego otoczenie, każdy był sobą, o. W ogóle nikt niczym się nie krępował. Ja serio? To tak można było? Aha. Co myślisz, że może być lekiem na taką... na takie niebycie sobą? Nie wiem, czy kogoś dziwię, jeżeli powiem, że terapia to jest jakby jeden, ale dalej otoczenie, które mamy wokół siebie, nie? Na przykład na mnie wpływało to, czy mogłam się otworzyć, czy nie otoczenie. To, że mogłam być sobą, też otoczenie, więc otoczenie. Ludzie. Życie, swoje życie. Swoje. Swoje. Po prostu swoje. Będzie wam szczęście. Dobrze jedną rzecz dzisiaj powiedziałam Natalii, żeby zrobiła mi projekt tych tabliczek. Zauważyłam, że dużo pacjentki przychodzą na wizytę i pytają u mnie, to czy ja pytam, czy ćwiczą, to zazwyczaj odpowiedź to jest taka, że nie za bardzo. I sobie pomyślałam, że nawet jak przyjdą raz w tygodniu, przez dobrą godzinę dobrze poćwiczą, to będzie więcej niż nic. Ja ludzie lubią oszukiwać samych siebie. Pytanie, na ile na poważnie próbowali tą przestrzeń organizować?
Na ile na poważnie rozmawiały z mężem, że wiesz co, kurczę, serio, potrzebuję, żeby godziny zostały z małym, bo ja czuję, że mam potrzebę wyjść raz w tygodniu poćwiczyć. To nie jest dużo. I nawet jak muszą już powiedzieć, porozmawiać z kimś na poważnie o takim czymś, że to jest moja godzina, to już jest po prostu bardzo ogromna robota zrobiona. Cel pokazać, że wiesz, nie musicie nie wiadomo co tam robić, żeby poczuć. Bardzo dobry dzień. Przyjemnie się zmęczyłam. Jutro też bardzo dobry dzień. Ale spokojniejszy. A o czym ty myślisz zanim zaśniesz? Staram się nie myśleć. Ja ogólnie mam bardzo fajną taką rzecz. Mówiłam ci nie o swoich pszczółkach, to nie przez przypadek. Bo ja zasypiam bardzo szybko, ale to też prawdopodobnie, że sobie zawsze staram się układać myśli. Sobie wyobrażam, że mam takie pudełka. Ja po prostu po tych pudełkach rozkładam to, co po prostu mi na razie tak próbuję wejść. Zamykam. Ja sobie piszę, że to jest do jutra. I tyle. I idę spać. Żeby każdy potrafił, wiesz, znaleźć te swoje pszczoły i umieć nimi zarządzać. Tylko po prostu są takie chaotyczne pszczoły, to jest niedobrze.